Pewnie słyszeliście o Spanglishu, czyli mieszance języka hiszpańskiego z językiem angielskim dość powszechnie używanej w USA przez osoby pochodzenia latynoskiego. Ale czy wiedzieliście, że również Polacy żyjący za granicą mają tendencję do polonizowania wielu angielskich słów, tworząc w ten sposób wyjątkową hybrydę zwaną Ponglishem? Zamiast tłumaczyć o co tu dokładnie chodzi, po prostu posłuchajcie przykładowych zdań. Luknij przez Window, czy mój kar stoi na strycie. Szerujesz flata z jakimiś mate'ami, czy singielek? Zrozumieliście? Jeśli tak, napiszcie w komentarzu. Tłumaczenie. Tymczasem ja zapraszam Was na zestawienie 10 najciekawszych słów w języku polgielskim. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Speakly. Aplikacja, dzięki której nauczycie się języka nawet 5 razy szybciej niż normalnie. Już w 3-4 miesiące możecie porozumiewać się płynnie po angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, a nawet fińsku. Speakly nie bombarduje Was losowymi słówkami bez żadnego planu, ale uczy Was słów i zdań na podstawie ich przydatności w prawdziwym życiu. W pierwszej kolejności naprawdę ważne rzeczy, dopiero później te mniej Istotne. Zaledwie 10 godzin nauki da Wam aż 42% biegłości w danym języku. Po 100 godzinach poradzicie sobie w praktycznie każdej sytuacji. To kto z Was ma ochotę mówić w nowym języku do końca roku? Kliknijcie w link w opisie pod tym filmem i rozpocznijcie darmowy, 7-dniowy okres próbny. Jeśli się Wam spodoba, otrzymacie 60% zniżki na roczny abonament. Ze Speakly możecie korzystać zarówno na Androidzie, iOS, jak również w przeglądarce internetowej. Jeszcze raz zapraszam, tymczasem wracamy do odcinka. Numer 10. Pierwszym słowem na dzisiejszej liście. Jest badrować, ewentualnie boderować. Powstało ono przez spolszczenie angielskiego czasownika bader, czyli przeszkadzać, denerwować, i w takim też znaczeniu używane jest przez Polaków. Na przykład nie boderuj mnie, nie przeszkadzaj mi. Czy nie badrujecie otwarty window numer 9? Jednym z najpopularniejszych słów w Pungliczu jest garbeć. Powstałe od angielskiego garbage, oznaczającego śmieci albo śmietnik. Przykłady. Ten karto to okropny garbage. Wynieś ten garbage na dryway, bo się kakrocie zlecą. Garbeciarze to z kolei śmieciarze. Zarówno pracownicy wywożący śmieci, jak i osoby zbierające różne śmieci. Nie zła z ciebie garbeciara. Czy to nie powinno być nowym młodzieżowym słowem roku, tak jak jesieniara? Numer 8. Ciekawy jest przypadek klimatyzacji. Jako, że angielskie słowo air conditioning nie należy do najłatwiejszych, Łatwiejszych, tak też różni Polacy zaczęli spolszczać je w różny sposób. I tak mamy tutaj zarówno air condition, jak i air condition, do tego conditioning, a nawet accordation. Weź wyłącz ten accordation, bo się robi zimno. Nie mam conditioningu w samochodzie. Numer 7. Niestety, nie wszystkie słowa w Polgliszu są takie oczywiste. Kiedy pierwszy raz usłyszałem indykować, myślałem, że chodzi o jedzenie indyka na święto dziękczynienia. Tymczasem okazuje się, że pochodzi ono od czasownika Indicate, czyli sygnalizować kierunkowskazem o zamiarze skrętu. Na przykład kobieta indykowała skręt w lewo, a turnęła w prawo. Kipuj się prawej i indykuj, bo będziemy egzytować highway, numer 6. Tak samo nigdy nie zgadlibyście o co chodzi, gdyby powiedzmy, wasz amerykański wujek poprosił was o Two-by-Fora lub też Two-by-Forkę. TubiFor to popularna, często używana w stanach deska w rozmiarze 2x4cale. Po angielsku to by for. Tylko lepiej nie mówcie tak na swoją koleżankę z klasy. Numer 5. Jeśli będąc w Chicago usłyszycie signa, to wcale nie znaczy, że ktoś zobaczył sarnę, tylko nie wymawia ery. Signa to spolszczenie od angielskiego słowa sign oznaczającego znak. Między innymi znak drogowy, ale również tablicę informacyjną. Tak też signy na yardzie to wcale nie sarny na polu, ale ogłoszenia na trawniku, tak zwanym front yardzie. Numer 4. Jedno z zabawniejszych słów w angielsku to bez wątpienia insura. He, bo wiecie, czy chodzi o insura? Insura to nic innego jak ubezpieczenie. Z angielskiego insurance. Kilka przykładów. Skończyła mi się insura na kara. Muszę zainsurować mojego wena. Nie wiem, czy moja insura to pokryje. Numer 3. A jak już jesteśmy przy śmiesznych słowach, co według was oznacza, że facet jest cipny, a dowcipny B. Nieporadne życiowo, zwykła ci C. Uganiający się za dziewczynami, babiasz, kobieciarz, czy D. Facet, który sam wcześniej był kobietą. Poprawna odpowiedź brzmi żadne z powyższych. Słowo chipny. Wzięło się od angielskiego chip, czyli tani, słabej jakości, ale również skąpy. Tak też, chipny facet to po prostu skąpiec. Numer dwa: Gdzie moja renta babki kiepskiej nabierałoby zupełnie nowego znaczenia, gdyby babka kiepska była na emigracji w Anglii? Renta wśród Polonii to bowiem nie polska renta, a wynajem, głównie pokoju lub mieszkania, od czasownika rent. Na przykład muszę znaleźć tanią rentę, mieszkałem na ręcie, rentowałem kondo. Numer jeden. I na koniec już tak syrio, syrio, czyli płatki śniadaniowe. Biorąc pod uwagę jak większość Polaków wymawia angielskie słowo serial, naprawdę trudno skojarzyć skąd się tutaj wzięło syrio. Jeśli jednak naprawdę wsłuchamy się w poprawną amerykańską wymowę serial, syrio rzeczywiście nabierze sensu. Okej, okay, tym nabranym jak ten facet co szedł obok koparki... Akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie na Planecie Faktów, tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnych odcinkach na kanale. Cześć!